Jak co roku ulicami Waszyngtonu przeszedł Marsz dla Życia, to największy organizowany w obronie ludzkiego życia marsz w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy tu, bo kochamy dzieci, a ty? Krzyczeli uczestnicy Marszu dla Życia. Krzyczeli do tych, którzy popierają cywilizację śmierci. Jesteśmy tutaj, aby pokazać, że każde życie jest cenne, bez względu na jego cenę. Bez względu na wszystko, każdy ma prawo się narodzić. O to prawo walczą uczestnicy Marszu dla Życia. W imieniu tych, którzy jeszcze nie mogą się wypowiedzieć. To jest głos, który wypowiada się w imieniu głosów, które nie mogą mówić za siebie. Oni też chcą żyć. Pozwólmy, by ich serca też zaczęły bić, krzyczeli uczestnicy marszu. Uczestnicy chcieli ogłosić światu, że każde życie ma sens. To marsz o ludzkiej godności, którą posiada każdy. Musimy dać tym dzieciakom szansę na walkę. Walkę o siebie, o swoje życie. Tam, gdzie często padają hasła o prawach kobiet, prawach źle rozumianych, wykluczających nienarodzone życie, potrzeba dziś tych, którzy upomną się o wyjątkowy dar, dar życia od poczęcia. To wiele dla mnie znaczy. 18 lat temu byłam w ciąży, a nie byłam mężatką. A dzisiaj jestem tu z moją córką, która ma 17 lat i jest uczennicą ostatniej klasy liceum. Miałam wiele wsparcia w tamtym okresie mojego życia, dlatego tu jestem. To nie jest marsz skierowany przeciwko komukolwiek. To marsz, w którym Ameryka upomina się o najbardziej bezbronnych, mówił obecny na marszu speaker Izby Reprezentantów Mike Johnson. Piękno tego polega na tym, że jesteśmy pięknym obrazem Ameryki. Mamy ludzi na każdym poziomie życia, w każdym wieku, z każdym doświadczeniem i o każdym pochodzeniu. I wszyscy się cieszymy i celebrujemy życie. Trzeba też mówić, czym tak naprawdę jest tak zwana aborcja i jakie niesie konsekwencje dla kobiety. I o tym, że działacze pro-life nie są przeciwko kobietom. Chcą kobietom pomóc i realnie to robią. Istnieje wiele dezinformacji sugerujących, że przepisy pro-life w jakiś sposób utrudniają opiekę zdrowotną kobietom, które doświadczają poronień i innych powikłań. A to wszystko to po prostu nieprawda. Zwracała uwagę dyrektor placówki medycznej w Stanach Zjednoczonych, która zapewnia opiekę pediatryczną, również dzieciom ciężko i nieuleczalnie chorym. Marsz dla Życia, który corocznie odbywa się w Waszyngtonie, jest największym w Stanach Zjednoczonych.